Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dzisiaj zapraszam Was na film jak zrobić doniczkę sześciokątną w warunkach domowych, bardzo domowych, warsztatu tutaj raczej nie potrzeba, kawałek stołu, jakieś tam podstawowe narzędzia. Doniczka sześciokątna, dokładność jak na warunki polowe. Nie będzie to żaden kunszt stolarski, tylko film na poziomie ZPT, czyli bardziej jak zrobić, możesz i ewentualnie poprawić to, co ja zrypałem, ale to już zostawiam twojej ocenie. Na razie zapraszam na film. Dobra, od czego zaczniemy? Czyli co nam w sumie będzie potrzebne? Z podstawowych narzędzi to wkrętarka. Bez tego to raczej ciężko jest w ogóle cokolwiek w domu zrobić, więc myślę, że o skręcaniu doniczki raczej w ogóle nie ma tutaj gadania. Czyli tak, wkrętarka, ukośnica. Nie mam ukośnicy, więc skrzynka uciosowa. Poprzedniej. Mam tutaj kątownik metalowy, żeby sobie złapać kąt 60 stopni, 60 tudzież 30, zależy jak tam patrzymy. 60 stopni. Można, myślę, że spokojnie takim biurowym, szkolnym kątownikiem, tam też są takie na przykład, że jest z jednej strony 30 przy trójkącie prostokątnym, z drugiej strony 60. Myślę, że takim też spokojnie można się posiłkować. Nie potrzeba tu nie wiadomo jakich super narzędzi. Piła, tutaj już dobrze znana z poprzedniego filmu z doniczką. Jeszcze tnie, już nie na środku, ale tu na końcówkach jeszcze tnie. Także jeszcze coś można nią porobić. Wkręty, ja używam wkrętów ciesielskich. Na tych jest napisane, że są to wkręty do architektury ogrodowej. Wkręty ciesielskie nie mają krzyżaka, tylko mają Torx. I one mają trochę inaczej skonstruowany gwint, także nie rozwalają, w ogóle te konstrukcyjnie są trochę inaczej rozwiązane, nie rozwalają, drewno nie pęka po prostu. Można sobie praktycznie bez nawiercania 98% wkrętów bez nawiercenia można wkręcić spokojnie. Ja tutaj mam 4x35. Myślę, że będą odpowiednie, a jak nie, to kupię, bo akurat nie mam. Tak myślałem, że 3,5x30 może by były dobre, ale mam nadzieję, że te 4x35 będą ok. Dobra, co pierwszy czas? Aha, to będzie znowu gotowce. Ja nie mam strugarki, nie mam wyrówniarki, także to będą znowu gotowce. I zresztą każdy sobie może, jak każdy kto będzie chciał, z takich powiedzmy majsterkowiczów niedzielnych tylko, będzie chciał sobie zrobić, to też kupi raczej gotowce, nie będzie się bawił w jakieś formatowanie, nie? Ja nie mam czym tego sformatować, więc gotowce. Tu mam gotowce rozmiar akurat 18x34 plus mam jedno większe, to będzie taki kołnierz na górze, kołnierz na dole i to jest rozmiar 27x44. No ale to mówię, to będą tylko na górze i na dole. Będzie to donica sześciokątna, jak już wcześniej na pewno wspomniałem, albo wspomnę, bo będę to nagrywał później. Wspomnę, ale wspomniałem. Donica sześciokątna, ja robię taką małą donicę, można spokojnie później zrobić jakąś na przykład dużą wersję. Wystarczy zamiast takiej małej kantóweczki kupić dużą kantówę i można spokojnie zrobić donicę do ogrodu, która będzie na wielkie tuje na przykład, nie? Czy na cokolwiek innego, no co będziecie chcieli tam sobie wsadzić, to sobie wsadzicie. Można kibel zrobić na przykład, jak ktoś będzie chciał. Sześciokątny, drewniany, obudowa. No piękna sprawa. Dobra, od czego zaczniemy? Zaczniemy najpierw od pierwsze cięcie pod kątem 60 stopni. Tak, jeżeli nie mamy tutaj jakiegoś takiego poważniejszego sprzętu typu faktycznie ukośnica, na której możemy sobie ustawić kąt, no to trzeba zrobić dość dokładnie.
Trzeba się przyłożyć. Nie ma to tamto. To nie takie, na odwal się. Też w sumie może. Może być inna, odwal się, jak kto woli. 60 stopni. I teraz tak. Chyba, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie wiem. Ale wydaje mi się, że lepiej zrobić w tym momencie błąd i zrobić kąt mniejszy, czyli bardziej ostry. Na przykład bardziej w stronę 59 stopni. Lepiej nie robić żadnego błędu. Ale jak już byśmy musieli tam jakiś smyrnąć, to lepiej trochę w dół niż w górę. Dobra, ja już sobie przestawię kamerę i spróbuję zrobić pierwsze cięcie. I później powiem jeszcze mniej więcej, o co chodzi. Zresztą dotnę od razu pierwsze 6 elementów. Pierwszy robić trzeba starannie, zrobić go na wzór. I później z tego wzoru dociąć sobie resztę, żeby jak będzie jakiś błąd, a pewnie będzie na bank, to żeby ten błąd może powielać już. Chociaż kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł powielać ten błąd, czy nie lepiej za każdym razem inny robić, a później sobie dopasowywać. Nie wiem, zobaczymy. Na razie dociąłem pierwszy element i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze 6 elementów i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i nie wyszło mi 60, tak jak mówiłem, ale wyszło na szczęście trochę mniej, ciutkę mniej, odrobinkę mniej. Nie wiem, czy wyszło całkiem równe to cięcie, no to się okaże później. I teraz tak, jeszcze matmy nie będę nikomu przypominał, bo to nie jest żadna szkoła TVP, ABC, ani takie nic innego. Więc tutaj raczej nie będziemy dyskutować na temat tego, że trójkąt, że sześciokąt foremny składa się z... Tak! Sześciu trójkątów równobocznych! Brawo! A trójkąt równoboczny ma 60 stopni kąty. Brawo! Nie no, dobra, bez jaj. Teraz tak, sześć trójkątów, czyli jakby najszersze miejsce naszej donicy, sześciokątnej, czyli tak jakby średnica okręgu, który byłby opisany na tym sześciokącie, będzie równa, no, dwukrotności boku trójkąta. Brawo! Dobra, bez jaj. Czyli tak, jeżeli chcemy mniej więcej średnicę tej donicy na 30 cm, to bok trójkąta będzie musiał mieć 15 cm. Czyli musimy sobie pociąć elementy 15-centymetrowe. Ale, bo też sobie wymyśliłem, ale to może później. Tutaj będzie bok 15 cm, albo, no 15, ale średnica nie wyjdzie 15, 30. Ale to później powiem czemu. Czyli teraz tniemy 6 elementów. Z jednej strony ma mieć kąt prosty, a z drugiej strony ma mieć kąt 60 stopni. 6 elementów i przymierzymy je. Thank you.
I teraz tak, możemy. Wiadomo, że czasem końcówki trochę trzeba będzie tutaj trochę przyszlifować papierkiem ściernym. Zaraz zobaczymy, jak to wyszło mniej więcej z tym naszym kątem. Możemy, można było na przykład zrobić dwie krawędzie pod kątem i takie łączenie robić, no ale tu już by była nam większa dokładność potrzebna. Ale ja sobie wymyśliłem, że ta doniczka, żeby była prostsza w wykonaniu, będzie wykonana i teraz w tym miejscu jest ten nasz błąd ucieczki tego kąta. Ale jak to się wszystko później wkrętem skręci, o, pyk, to nie będzie tego widać. I teraz zrobiłem pewien błąd wcześniej, bo lepiej zrobić błąd nie, żeby kąt był mniejszy niż 60 stopni, a z tego wychodzi, żeby był trochę większy niż 60 stopni. No ale cóż, lepiej nie robić żadnego błędu. W każdym razie, tak to sobie trzeba będzie poskręcać, tylko ja sobie myślałem, żeby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, żeby nie było widać tych niedokładności, to nie na samej krawędzi, tylko trzeba będzie to skręcać w ten sposób. Tam powiedzmy pół centymetra przesunięcie. I naszą doniczkę zrobimy z takich warstw. Nie wiem, tam w zależności od jaka wysokość będzie potrzebna, tyle warstw trzeba będzie zrobić. Ja jeszcze nie wiem, na ile mi starczy cierpliwości. Zobaczymy. Na razie co? Na razie może bym skręcił jedną tą i byśmy zobaczyli, czy to w ogóle będzie miało jakiśkolwiek sens. W każdym razie chyba trzeba będzie skręcać tylko takie trójki. O. Tak chyba trzeba będzie skręcać, bo inaczej się wkrętarką nie podejdzie. I dopiero później skręcać jakby na warstwie. No ale zobaczymy. Skręcę sobie teraz taką trójeczkę jedną. Teraz już nie będę was męczył, dotknę sobie resztę elementów, poskręcam takie kawałki i dopiero dogramy resztę.
To ta grubsza kantóweczka na górę i na dół. Dociąłem ją sobie 1,5 centymetra, czy tam centymetr, trochę ponad centymetr dłuższą niż te małe kantówki. Tutaj przed chwilą było widać, jak podszlifowywałem, po prostu żeby jak najbardziej dopasować kąt na tym jednym rzędzie. Będzie to rząd ten na samej górze. Po prostu żeby tak w miarę ładnie wyglądało, no to tam trochę tą szlifierką kątową te kąty tutaj załamywałem, tak żeby to się jak najbardziej zgrywało. Zaraz sobie to poskręcam i będę skręcał, przykręcał razem z tymi wszystkimi elementami, które sobie tu poprzednio trzymałem. Z tym, że od razu powiem, one tutaj przez ten błąd tego kąta, no nie pasują do siebie, nie? Trzeba będzie trochę tutaj manewrować, w sensie jak będziemy będziecie przykręcali, poluźnić na przykład trochę wkręta, żeby ten kąt sobie trochę nadłamać i dopiero później kręcić dalej, nie? No także tutaj trzeba będzie trochę zabawy. Można to pewnie w jakiś tam inny sposób generalnie rozwiązać, ale na chwilę obecną, tak na szybko, jak zaczynałem projekt tej dęniczki, nic innego mi nie przyszło do głowy, więc robię to tak, jak już zacząłem, tak teraz będę kończył. Chociaż w sumie to mi przyszło wiele pomysłów do głowy, ale dopiero później. A jak już później, no to już zacząłem w jeden sposób, no to mówię, kurde, no nie będę już teraz kombinował, nie? Szkoda materiału. Poza tym to jest doniczka, która będzie takim jakby trochę prototypem, bo potrzebuję większe doniczki, ale chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało w ogóle, więc mówię, no zrobię jedną taką małą, tańszym kosztem, żeby sobie taki model jakby, nie jakby, tylko taki model sobie zrobić, prototyp. Będę widział, jak to wygląda i będę wiedział, jak sobie przyjąć następną kantówkę, która musi być większa, bo to będą duże donice. No, ale dosyć już teraz. Skręcam tą górę i będę do niej kręcił już całą konstrukcję dalszą doniczki.
Można powiedzieć skończona, ale no nie do końca. Nie ma dna. Mi akurat, no mi nie jest potrzebne, bo mówiłem, to jest, zrobiłem sobie na wzór, żeby zobaczyć, czy mi taka będzie odpowiadała. I teraz jak będę robił na pewno te na gotowo, to myślę, że zrobię tak, żeby się zaczynały i tak samo kończyły. Żeby nie było w drugą stronę, ale to już jest tam taki szczegół. Myślę, że wyszło nawet spoko, jak na takie technikę wykonania multum wkrętów. Mówię, teraz jakbym to robił takich rozmiarów, to bym sobie sztyfciarką pociąłbym trochę inne kąty i bym sobie to sztyfciarką wszystko połączył na klej i na sztyfty. Generalnie myślę, że ogólnie spoko wyszła. Wiadomo, no jeżeli tam dokładność ktoś by chciał sobie zrobić trochę większą, no to jak najbardziej można. Jakby była jakaś ukośnica, gdzie można było ustawić kąt, też by dużo lepiej wyszło. Nie to, że tam złej baletnicy rąbek u spódnicy przeszkadza, nie? No ale mogłoby być trochę z tą estetyką lepiej. Zabejcować, czy tam polakierować, czy pomalować, jak kto tam będzie sobie chciał. I myślę, że ogólnie efekt jest spoko. W każdym razie tragedii nie ma. To było na tyle. Pozdrawiam Cię i zapraszam na następne filmy. Na razie, cześć.